po prologu piątkowym mówiłeś, że trochę już czujesz zmęczenie, ale dzisiaj chyba była ta dobra energia, wszystko zagrało. Tak, udało mi się trochę podregenerować, trochę zebrać siły. Aczkolwiek w dalszym ciągu czuję bardziej głowę, że jest trochę taka już przemęczona. Natomiast ciało wykonuje cały czas tą samą pracę. No i co, bardzo się cieszę z tego powodu. Czy galeria trofeów, którą zamierzasz otworzyć, jest przygotowana na taki przyrost statuetek jak w ostatnim czasie? Poradzimy, na pewno poradzimy. Kamil, wiem, że może nie jesteś do końca fanem liczb w skokach, ale ja zapytam, wiesz ile masz zwycięstw w Pucharze Świata? No właśnie przed chwilą koledzy z innej redakcji telewizji już mi powiedzieli, ale tak naprawdę dla mnie to no może kiedyś będzie miało znaczenie. Na tą chwilę ja cieszę się tym, co jest. Cieszę się z tego zwycięstwa dzisiaj. Nie przyszło ono mi bardzo łatwo. Te skoki nie były tutaj super, nie były takie jak Bischofshofen. Tutaj było więcej trudności, więcej walki. No i na koniec jeszcze tylko chcę powiedzieć, że bardzo mi szkoda Dawida, bo dzisiaj zasłużył na to podium jak nigdy inny i nawet nie wiem, czy nie na zwycięstwo. Zabrakło mu bardzo, bardzo dużo szczęścia, ale mam nadzieję, że dla niego co się odleczę, to nie ucieczę i wszystko przyjdzie we właściwym momencie. Dzisiaj dogoniłeś w tej liczbie zwycięstw Adama Małysza. To na pewno bardzo ważny moment dla polskich kibiców. Myślisz, że teraz się zaczną takie małe dogryzania ze strony Adama, żebyś już zastopował? Czy... Nie, no bez przesady. To oczywiście żart. Nie, tak jak powiedziałem na początku, dla mnie to nie ma absolutnie w tej chwili znaczenia. Kiedyś na pewno będzie miało, w tej chwili nie. W tej chwili mam się na czym skupić, mam o co walczyć, ale przede wszystkim mam się czym cieszyć. Dziękuję. Dzięki.